Dzień dobry, witam Was serdecznie w Słowie na Niedzielę. W dzisiejszym Słowie na Niedzielę porozmawiamy sobie o naszych braciach i siostrach ze Wschodu, o naszych braciach i siostrach z Ukrainy, z Białorusi i z Rosji. Tak, moi drodzy, dzisiaj będzie o tym, ponieważ od tematu uciec absolutnie nie można. Także przedstawię Wam moje zdanie na ten temat, na temat o co tam mi się wydaje, że chodzi. Zobaczymy, czy część z Was podzieli to zdanie, czy też nie. Na stream często przychodzą osoby, które pytają, jakie jest moje zdanie o konflikcie na Ukrainie, czy też przyszłym konflikcie. Nie, właściwie to już tam jest konflikt. I ja zazwyczaj nie odpowiadam, ponieważ, no, sami rozumiecie. Ktoś przyjdzie, odpowiem, za godzinę pojawia się następna osoba i tak dalej, piąta, dziesiąta, a kilkaset osób, które siedzi na streamie musiałby słuchać dokładnie tego samego, więc... Po prostu wolę taki materiał zrobić. Co się dzieje, to prawdopodobnie nawet nie trzeba śledzić, bo te informacje same do nas przychodzą. Wystarczy włączyć telewizję, nie wiem, uruchomić jakąkolwiek stronę informacyjną w internecie i po prostu trafimy na informacje, o co chodzi. Oczywiście, ile z tego jest prawdziwych informacji, a ile robionych pod jakąś tezę, to też nigdy się tego nie dowiemy, a przynajmniej. Na razie się tego nie dowiemy. Wiadomo, jakie jest stanowisko Rosji. Nie przestaje mnie zadziwiać to, że w Rosji jeszcze są osoby, i to bardzo dużo, które hołdują takiemu stwierdzeniu, że Rosja nigdy nikogo nie atakowała, tylko zawsze Rosja była atakowana i się tylko broniła. No, kurczę, naprawdę nawet politycy, ostatnio jakiś polityk się wypowiadał i to wcale nie niskiego szczebla na ten temat. Znaczy ja rozumiem, że tego typu narracja mogła mieć bardzo dobrą pożywkę w społeczeństwie za poprzedniego ustroju, wtedy nie było właściwie wymiany informacji między ludźmi aż takiej jak teraz. Wszystko Wszystkiego dowiadywaliśmy, przepraszam, się z radia, albo z telewizji, albo z gazet, i to było właściwie jedyne medium. Jedynie między sobą ludzie mogli coś tam, e, jakieś informacje przekazywać, które i tak były zniekształcane, bo wiadomo, jak działa głuchy telefon, tak. Dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość, mamy internet, w którym nic nie ginie, to po pierwsze, mamy bardzo rozpowszechnione, wszelkiego rodzaju. Możliwości rejestrowania dźwięku, rejestrowania obrazu, więc to już jest tak, że gdziekolwiek coś się zdarzy, to istnieje taka możliwość, że ktoś to nagra, gdzieś to wrzuci do internetu, ktoś to zobaczy, przekaże innemu. Niestety mam takie wrażenie, że część, bo nie mówię o całym rosyjskim społeczeństwie, absolutnie nie, natomiast część jest taka zatwardziała, tak jakby jeszcze była w poprzednim ustroju, no bo wierzyć w coś takiego, że oni zawsze się tylko bronili, jest po prostu, no, no kurcze, no nie wiem, no nawet, nawet nie mam słów, jak, jak to określić, no, no przecież wystarczy jakiekolwiek książki historyczne, chyba, że nie wiem, mają tam w Rosji jakieś takie historyczne, swoje i swoją historię mają napisaną, no bo nie wiem, ale miało być o Ukrainie i Białorusi. E, dlaczego Białoruś? No pewnie przypominacie sobie ci, którzy słuchają słowa na, że jakiś czas temu robiłem materiał, i tak się zastanawiałem, czy cała koło myja z Ukrainą to tak naprawdę nie jest e, wstęp do tego, aby e, Podporząd no, może podporządkować to nie, bo to już się stało, ale aby zawłaszczyć sobie Białoruś po prostu. A może jest nawet taki scenariusz, żeby za jednym zamachem oba te państwa, czyli i Ukraina, i Białoruś, na to Putin byłby na pewno bardzo łasy. O co mi chodzi? Dlaczego ciągle przy okazji Ukrainy wymieniam raczej Białoruś? Dlatego, że Putin ma chrapkę na ten kraj z bardzo oczywistych względów, zresztą dawno twierdził, że zamierza odbudować tą siłę, tak, ZSRR <laughs> niby, tego już mu się nigdy nie uda, bo i Chiny ich przeskoczyły, i Amerykanie bardzo przeskoczyli, więc no, to się po prostu już nie uda. Natomiast zastanawiałem się zawsze, w jaki sposób... Putin przeprowadzi operację na Białorusi, żeby ją przejąć. No więc tak, na razie jest ten Łukaszenka, który bidulek naprawdę mu nie zazdroszczę. Nie dość, że gościu jest oderwany od rzeczywistości i też jest właśnie w tych zamierzchłych czasach jeszcze i nic do niego nie dociera. Naprawdę, to, to jest jakiś fenomen, że znaczy rozumiem. W Korei, tak, no rozumiem, rozumiem, że tam jest coś zupełnie innego, ale Białoruś, jednak. No, Białoruś to nie jest Korea, zdecydowanie, więc. Jak to Putin zamierza rozwiązać? Otóż pod pretekstem ćwiczeń, pod pretekstem tej całej kołomy, która niby ma być na Ukrainie, zostały wprowadzone całe brygady pancerne, całe jednostki do Białorusi i niby. Zawsze mógł to zrobić, ktoś z Was powie, przecież to takie ćwiczenia nie pierwszy raz się odbywały i tak dalej. I to prawda, tylko że tym razem tych jednostek jest o wiele więcej. I tym razem nie wiem w jaki sposób usiłowałem znaleźć w internecie jakieś takie logiczne wytłumaczenie, dla którego Białorusin mógłby rzeczywiście powiedzieć: Tak, chcemy wojsk rosyjskich u nas na naszym terenie ponieważ się boimy, no bo nikt Białorusi w żaden sposób nie zagraża, prawda, no bo kto miałby zagrozić, kurka. Polska, nie wiem, Ukraina, Litwa, no nikt im nie zagraża, nikt nawet tam do nich nie szura, jedyne co my zrobiliśmy, to że granica zamknięta dla tych różnych imigrantów była, tak. No, i nagle wprowadzone są siły niby na ćwiczenia. One są oczywiście głównie rozlokowywane wzdłuż e, ukraińskiej granicy. I dzisiaj, czyli 20, był ten dzień, kiedy te ćwiczenia miały się skończyć. E, Rosjanie mieli się zapakować na pociągi, na jakieś e, w, ciężarówki, co tam jeszcze mają, i wrócić do siebie. E, Ci, którzy śledzą informację, to już wiedzą, że Rosjanie z Białorusi nie wyjdą. Pretekstem do tego jest, że będą ćwiczyć jakąś tam obronę czegoś, niby do czego mają prawo, ale mi się wydaje, że już się to stało, czego się obawiałem. To znaczy, przez jakiś czas jeszcze była szansa, że Białoruś powiedzmy Oderwie się, jakoś odczepi się od tej Rosji i pójdzie w stronę zachodu, który może nie jest idealny, natomiast życie na Białorusi w takim wypadku dla zwykłego, szarego zjadacza chleba, a to chyba oni powinni być najważniejsi, podskoczyłoby, no niebotycznie, to, to po prostu to byłby szok, tak jak w Polsce również mieliśmy totalny szok. Tymczasem Kimś będzie trzeba zastąpić Łukaszenkę. Nie wiadomo czy jemu się, znaczy na razie on widzę już stwierdził, że oleje Europę i niestety musi zbratać się z Władymirem i liczy pewnie na to, że zostanie oszczędzony. Czy zostanie oszczędzony, to jestem bardzo ciekawy. Czy czasem nie będzie miał jakiegoś zawału serca, albo coś tam się stanie, jakiś wypadek, że nie będzie mógł pełnić funkcji, albo na przykład, że coś tam, nie wiem, jakaś choroba w końcu już gościu nie jest młody. No, coś mi się wydaje, że może się wydarzyć i Putin wolałby mieć swojego człowieka. Na tym miejscu. Jak to dla Białorusi będzie? Hmm, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, <gry> czy to dla nich będzie jakieś polepszenie. Znaczy tak, no może i będzie polepszenie, rzeczywiście, jakieś ale czy takiego samego kalibru, jakie by było po zbrataniu się z Europą zachodnią, to nie ma szans na to, po prostu nie ma szans na to. Oglądam sobie w internecie nieraz takie, takie materiały z wsi, wsi i małych miasteczek na Białorusi. No to naprawdę jest źle. Naprawdę to tak, jakby zastygło tam 20-30 lat, i tak, jakbyśmy w Polsce byli 30 lat temu, powiedzmy. 30, nawet więcej, w niektórych miejscach nawet więcej. Dzisiaj to jest właśnie o bogactwie państwa dla mnie zawsze decyduje bogactwo pojedynczego obywatela. Nie tam, ile mają czołgów, czy ile mają czegoś. Po prostu, jeżeli zwykły człowiek jest bogaty, czy też bogaci się, to wtedy państwo rośnie. Tak? No wtedy. Wszystkiego mamy więcej, nawet jak tam nie zarabia się za dużo, ale ciągle dostajemy jakieś, powiedzmy, no mamy jakieś zwiększenie. Tak jak u nas, zobaczcie, jeżeli chodzi o budownictwo, co się wydarzyło przez ostatnie 20 lat, powiedzmy. No przecież to jest, to jest aż niepojęte, jak zobaczycie, jakie domy i ile domów zostało postawionych. Przez ostatnie 20 lat, albo jakie, ile dróg zostało zrobionych, tak? W jakiej kondycji mamy rozwinięty dostęp do internetu? Przecież to jest też, no kurczę, no u mnie na takim wygwizdowie jest gigabitowy internet, gigabitowy światłowód, doprowadzany do pojedynczych gospodarstw domowych. No przecież to jest. Naprawdę, w wielu miejscach we Francji czy gdzieś w Hiszpanii bardzo by chcieli coś takiego mieć, kurczę. A u nas z tym naprawdę nie jest źle, ale odeszłem od tematu. Odeszłem od tematu. No, życzę Białorusinom jak najlepiej, jeżeli. Miałbym wybrać, z kim bardziej sympatyzuję, z Ukraińcami czy z Białorusinami? Nic nie mam do Ukraińców, aczkolwiek Białorusini są tak jakby bliżsi memu sercu po prostu, a nie Ukraińcy. I tutaj nie ma wpływu na to historia, bo nie możemy ciągle żyć historią i układać sobie stosunków z sąsiadami, patrząc i czytając książkę do historii. No nie da się tak robić. No to są Ktoś robił coś źle, ale nie można karać jego wnuka za to kurczę. Mamy co prawda jeden zgrzyt, taki potężny, nawet powiedziałbym z Ukrainą czyli tych słynnych banderowców, których oni uważają za bohaterów, a my uważamy za zbrodniarzy. I to jest rzecz, no niepojęta, że, że, że są dwie historie, to jest tak jak z Rosjanami. Zobaczcie, mamy ten sam konflikt jak z Rosjanami. No, To mnie, to mnie mocno, mocno boli. <laughs> Ale teraz przejdźmy płynnie do Ukrainy. Co z tą Ukrainą? Wiecie co? Dzisiaj wyczytałem różnego rodzaju wypowiedzi Ukraińskich polityków, w tym prezydenta Ukrainy, który nagle zaczyna stawiać jakieś ultimatum, wydaje mi się, że już się zdeklarujcie, które państwo nie chce nas w NATO, to niech już od razu powie, i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się jakaś taka postawa roszczeniowa. Nagle do tej Unii chcą, nagle do NATO, nagle tak jakby się obudzili, kurczę. To mnie trochę wnerwia, bo to, to nie jest tak, że się wchodzi na, do NATO czy do, do, do Unii Europejskiej bez żadnych warunków, tak, że po prostu poszerzamy dla samego poszerzania. Wydaje mi się, że obecnie sytuacja, w jakiej jest Ukraina, która ma nieuporządkowany problem na swoim terytorium, no, wejście ich do NATO. Automatycznie powoduje, że państwa członkowskie musiałyby być zaangażowane w ten konflikt, tak? który mają tam. Ponadto ja ciągle nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, i ciągle w związku z Ukrainą mam jeden problem. Nie wiem, może słucham jakiś Ukrainiec, to może będzie mógł mi tutaj to wyjaśnić, jak to jest, że tak łatwo. Krym wpadł w ręce Rosjan. Ja bardzo śledziłem ten konflikt, bardzo intensywnie. Czytałem praktycznie dziennie, naprawdę chyba wszystkie takie, które subskrybuję te serwisy informacyjne, i z jednej strony, i z drugiej. I co się tam odwaliło? Tego do końca nie rozumiem. W jakim stanie jest armia ukraińska, skoro coś takiego mogło się zdarzyć, że część nawet wysokich oficerów okazała się zdrajcami, a druga część wojska nie broniła ziemi, kurczę, no, która powinni bronić. No, rozumiem, że jest czas pokoju i żołnierz tam sobie ćwiczy, bierze pensję i w ogóle, i wszystko jest w porządku, no, ale Żołnierz po to jest żołnierzem, że jak już kiedyś odpukać, przydarzy się stan zagrożenia czy wojny, no to wtedy on ma walczyć do licha ciężkiego. No po to ci żołnierze są, no bo po co innego do licha? To jest tak jak ze strażakami. Strażak normalnie zbija bąki, tak naprawdę. No mam kilku znajomych strażaków, no to kurka, no zbija bąki strażak. Natomiast jak jest sytuacja podbramkowa, no to wtedy musi stanąć na wysokości zadania. Czy pożar, czy tak jak teraz te wichury, czy coś. Strażacy mają pełne ręce roboty. I naprawdę pracują bardzo, bardzo ciężko. I tak samo powinno być do licha z żołnierzami. Kiedy się opieprzamy, to się opieprzamy, ale kiedy przychodzi, kiedy ojczyzna jest zagrożona, no to wtedy walczymy. Inaczej, no to niech zostaną kontrolerami biletów w pociągach, albo kurczę, nie wiem. Kimkolwiek innym. Nie wiem, taksówkarzami, pracownikami w różnego rodzaju firmach, fabrykach. No po coś idą do tego wojska? Czy tylko po to, że, żeby mieć jakieś przywileje, żeby. Za niewielką, niewielką robotę dostawać emerytury i tak dalej. No bo kiedy są ćwiczenia, to są, ale umówmy się, ćwiczenia nie są cały czas. Wielu z Was, no to jest kanał, który tutaj wielu nawet żołnierzy przecież ogląda. No to sami wiecie, jak jest, tak? No, no, ja nie muszę tego mówić. Kurczę. No i coś, co tam się stało? Dlaczego nie było woli obrony? Teraz tam czytam, że o, my będziemy bronić, my będziemy to, my będziemy tamto. Wcale nie jestem taki pewny tego. Naprawdę wcale nie jestem taki pewny, że jak Rosjanie by rzeczywiście zaatakowali, to Ukraińcy tak by ochoczo bronili swojego kraju. No nie, nie bardzo to rozumiem w ogóle. No Z jednej strony widzę materiały. Gdzie tam ludność cywilna jest przeszkolana nagle w trybie przyspieszonym do obsługi broni, są zaznajomieni nawet tam jakiś tacy nastolatkowie i tak dalej. Ale z drugiej strony ciągle ten Krym mam kurka. Ja wiem, że oni byli na straconej pozycji, wiem, że oni że Rosjanie mieli przewagę i tak dalej. No wiem to, ale kurka no w ogóle się nie bronić? Nie rozumiem tego. Jedzie jakaś kolumna wojska czy coś, a ci w ogóle nie strzelają. No Ja sobie tego nie, ja sobie tego nie mogę w głowie ułożyć, jak to jest możliwe. Już w momencie przekroczenia granicy natychmiast powinien polecieć ogień w ten, czyli nieco, nie było dowódcy, który wydałby rozkaz strzelania, czy co? Czy na co czekał? Aż ich rozbroją? No nie wiem. Nie wiem. Pewnie jakiś pełny opis tego konfliktu. Za jakiś czas ktoś to dobrze opisze, rzetelnie, mam nadzieję, i wtedy, ben, jak jeszcze będę żył, to będę mógł sobie to przeczytać, rzeczywiście, co się tam wydarzyło. No, obecnie, tak jak mówię, jest zwłaszcza ze strony prezydenta Ukrainy taka postawa naciskowo-roszczeniowa. Czasami mam wrażenie, że ona jest taka, że kurka, jak wy nas teraz nie przyjmiecie, to my się z Rosjanami zbratamy, czy coś, no. W sumie, czy to by była jakaś wielka strata? Nie wiem. Czy to było dobre dla Ukrainy? Pewnie nie. No ale, cóż, no, co my możemy na to poradzić, tak? Daliśmy im broń, daliśmy im broń, której nawet nie powinniśmy dawać, bo nasze zestawy przeciwlotnicze podobno miały być absolutnie nieudostępniane. Podobno, wiem, że powtarzam podobno cały czas, bo słuchajcie tych informacji dzisiaj to nie można traktować wszystkich na 100%. No, mają Amerykanie niby zamówić nasze zestawy przeciwlotnicze, bo się tam im bardzo spodobały, bo niby bardziej skuteczne niż stingery. Oceniają. Ja się zastanawiam, jak to będzie. Czy oni zamówią jakąś małą partię i później po prostu własne stworzą i będą produkować? Pewnie tak. Pewnie tak się to skończy, no bo my prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie obsłużyć zamówienia dla armii Stanów Zjednoczonych, bo to nie jest zamówienie, tak jak tutaj, nie wiem, na 300 czy 400 sztuk, tylko to jest w tysiącach, byśmy musieli to sprzedawać. Nie mamy takich mocy przerobowych, prawdopodobnie. O, wszyscy dają broń. Znaczy wszyscy, nie wszyscy, bo Niemcy podobno tam hełmy chcieli wysłać, czy wysłali. No też jest to jakaś forma pomocy, ale Niemcy bardzo mocno z Rosjanami tam się bratają. W każdym razie rurociąg nie został przecież postawiony po to, żeby nie działać. Bardzo możliwe, że. Inne rurociągi przestaną nagle działać, już tam się zresztą dzieją rzeczy. E, I się okaże, że jesteśmy w pro, mamy problem, a Niemcy problemu nie mają. E, no, już się kiedyś dogadali. Obecnie, co prawda, jesteśmy razem z Niemcami, więc tu aż takiej, aż takiej, że tak powiem, zażyłości bym się nie spodziewał, Niemcy i Rosjanie. Ale wiadomo, że Niemcy nie na darmo są, mają tak mocną ekonomię. Oni muszą dbać o to, żeby ta ekonomia im nie przysiadła, i widocznie sojusz taki ekonomiczny z Rosją bardzo leży w ich interesie. A to, że nie leży w naszym interesie, to właściwie Niemcy mają w dupie, prawdopodobnie. Polska jest bardzo wygodna dla Niemiec, że w razie czego to jesteśmy takim buforem pomiędzy Rosją a nimi. To jest prawdopodobnie idealne. Taki kolejny rozbiór polski, oczywiście to już typowe science fiction opowiadam, ale typowy rozbiór polski kolejny, gdzie na przykład granica miała być na wiśle. Wydaje mi się, że gdyby kiedyś w przyszłości takie coś miało się wydarzyć, to. Nie fajne by było dla Niemców mieć granice z Rosją. Oj kurczę, tutaj mogłoby być bardzo źle. Rosja by chciała tego za to. Myślę, że ta Polska dla Niemców jest tutaj dosyć dosyć fajnym buforem. Jak się sytuacja rozwinie, no ja właśnie tak przewiduję, że najpierw jednak Białoruś będzie zagarnięta przez Putina, dopiero później no, muszą przygotować jakieś dobre, prowokacyjne, już tam coś oczywiście przygotowują, ale to musi być coś takiego potężnego, ponieważ coś w Rosji będzie trzeba obywatelom powiedzieć, że zabijamy ich dlatego, bo i tutaj musi nastąpić litania czegoś, gdzie taki zwykły Rosjanin pokiwał, mówił, o, rzeczywiście, rzeczywiście, trzeba, trzeba pogonić tych Ukraińców, trzeba. Trzeba tam zająć, co to za kraj jest. No, niestety. Trochę dziwne, bo kraj, Rosja jest krajem, Federacja Rosyjska jest krajem obecnie, no nie jakimś zacofanym, może miejscami tak, bo to wiadomo, w każdym kraju są Jakieś lepsze miejsca, gorsze, ale e, że oni tak wierzą w tą propagandę, ale w, no, u nas też wierzą w tą TVP. No kurczę, co się dziwić Rosjanom? Co się dziwić Rosjanom? Kurczę, jak u nas jest bardzo podobna sytuacja i ludzie wierzą w telewizję. Jedni wierzą i jak w obrazek patrzą w TVP, drudzy wierzą i jak w obrazek patrzą w TVN. E, <grym> A ci, co mają kręcić lody, to kręcą lody, słuchajcie. Tak jest. A ludzie się zabijają się, rodziny się dzielą, kurczę. Spotykają się przy niedzielnym obiedzie. Jedni są prorządowi, drudzy antyrządowi, jedni za TVP, inni za TVN i się żrą. I niedzielny obiad, który powinien być taką sielaneczką, tak? Zamienia się w. Z, takie, nie wiem, bardzo intensywne, powiedzmy delikatnie, intensywne rozmowy o polityce, gdzie wszyscy się rozstają zamiast w jakimś takim, nie wiem, w radości, powiedzmy, w zażyłości, to rozstają się z smutnymi minami, jakimi zawziętymi, zaciśniętymi ustami. No, tak się dzieje w Polsce. No. Prawdopodobnie każdy z was. Takie rzeczy obserwuję. A tam ci kręcą logiki. Kręcą logiki, na tym i się śmieją. Tak jest. I z tych telewizji, i z tych ław poselskich. Po prostu patrzą na to i mają bekę z nas wszystkich. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.